W gminie Łuków już po raz 10 odbył się Dzień Edukacji Obywatelskiej. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządów uczniowskich ze wszystkich gminnych szkół. W tym roku skupiono się na procesie uchwalania lokalnego prawa. W tym celu młodzież wzięła udział w okolicznościowej sesji Rady Gminy. Państwo radni pokazali, jak wygląda proces stanowienia prawa, czyli oczywiście każdy element sesji opatrzony był stosownym komentarzem, tak żeby to było przystępne dla uczniów. Tak? Przedstawiłam każdego z Państwa radnych, powiedziałam, jakie mieszkańców jakich miejscowości reprezentują. Tak? Kilka osób zabrało głos, pan przewodniczący prowadził obrady, tak? Były wypowiedzi pana wójta, pana sekretarza. I widać było, że państwo radni bardzo starannie podchodzą do tematu. Rzeczywiście chcą, żeby uczniowie skorzystali z ich obecności, tak, żeby rzeczywiście zobaczyli, jak to prawo na szczeblu lokalnym jest stanowione. Dzień Edukacji Obywatelskiej to inicjatywa zapoczątkowana w 2012 roku przez Wojciecha Szczygła, dziś sekretarza gminy. Myślę, że dla nich była to ważna lekcja, lekcja z samorządności, ponieważ ich pasja opiera się w tej chwili na działalności w szkole. Ale kto wie, może przyjdzie czas, że oni nas tutaj zastąpią i dzisiaj właśnie dowiedzieli się, jak pracuje Rada Gminy. Poznali najważniejsze osoby, poczynając od wójta, przewodniczącego, poprzez radnych, między innymi swoich radnych, którzy pracują w ich obszarze, gdzie mieszkają. I wydaje mi się, że taka lekcja w terenie uświadomiła im, że ich praca w samorządzie może być początkiem przyszłości, tak? Kariery być może. Reprezentujemy samorząd uczniowski Zespołu Szkół w Krynce. Ja jestem opiekunem samorządu, nazywam się Agata Mazur, to jest przewodniczący samorządu uczniowskiego w Krynce, Amelia Markiewicz. Myślę, że gdyby nie samorząd, to by mnie tu nie było, ale dzięki temu miałam okazję zobaczyć, jak to się odbywa. Było to bardzo ciekawe doświadczenie. Zobaczyłam, jak wygląda ta praca w gminie, jak to się odbywa, no i warto było. Podczas Dnia Edukacji Obywatelskiej młodzież nie tylko poznawała pracę dorosłych radnych, przedstawiono im również propozycję powołania do życia Młodzieżowej Rady Gminy. Jeszcze w samorządzie gminnym gminy Łuków nie zapadła decyzja, czy taka Młodzieżowa Rada Gminy powstanie, natomiast chcemy młodzież zainteresować tematem i chcemy wysłuchać ich głosu, chcemy się dowiedzieć po przedstawieniu im tematu, który omówimy, powiemy, czym Młodzieżowa Rada Gminy jest, jakie ma prawa, obowiązki, jakie są jej funkcje, tak? To chcemy zapytać, czy uważają, że temat jest na tyle warty zainteresowania, żeby podjąć jednak kroki do utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. No, Młodzieżowa Rada Gminy jest ważnym głosem młodych obywateli, tak, młodych mieszkańców. Ale nie chcemy, żeby to była decyzja wyłącznie z pozycji urzędniczej. Chcemy zapytać o to młodzież. Co o tym pomyśle sądzą już dziś przedstawiciele gminnych szkół? Myślę, że to jest dobry pomysł. Takie zachęcanie, myślę, że na pewno ktoś o tym pomyśli i w przyszłości może zostanie takim radnym. Ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Integracja przede wszystkim młodzieży z całej gminy to jest świetny pomysł. Dzieciakom na pewno się spodoba, a zdobędą jakieś doświadczenie w negocjacjach może. Wójt Mariusz Osiak jest przekonany, że wśród młodych osób, które gościły na Dniu Edukacji Obywatelskiej, są przyszli samorządowcy. My jesteśmy tu przez chwilę i przez chwilę decydujemy o losach mieszkańców tej gminy, o funkcjonowaniu tej gminy. Natomiast zachęciłem tą młodzież do tego, żeby zainteresowali się kwestiami dotyczącymi samorządu terytorialnego. Oni już dzisiaj się interesują z tym, że tym samorządem o wiele mniejszym. Są członkami samorządów uczniowskich, przewodniczącymi samorządów, więc wiedzą, że pełnienie funkcji, nazwijmy to, w samorządach wiąże się z pewnego rodzaju, nazwijmy to w cudzysłowie, zaszczytem, ale również ogromnymi obowiązkami. Chciałbym, żeby ci młodzi ludzie, wśród nich być może są przyszli radni, może wójtowie gminy, przejęli stery po nas, którzy będziemy odchodzić. Wiadomo, że świat się zmienia, dynamika zmiany jest ogromna i młodzi ludzie
chcemy, żeby wchodzili do samorządu, żeby zaczęli stanowić o losach swoich małych ojczyzn. Niewykluczone, że w przyszłości Rada Gminy Łuków podejmie uchwałę o utworzeniu Młodzieżowej Rady i wówczas ci młodzi ludzie, którzy wejdą do tej Rady, będą już coraz bardziej przybliżać się do tego, żeby w przyszłości przejmować stery odpowiedzialności za swoją małą ojczyznę.